Cześć, witajcie moi drodzy. Dzisiaj odcinek trochę taki odbiegający od tematyki kanału, no ale cóż, co zrobić? Jakieś filmy muszą się na kanale pojawiać. No ale co mianowicie będziemy robić? Dzisiaj będziemy przystrajać sobie oto te dwie tuje światełkami. To drzewko i prawdopodobnie jeszcze o tą choinkę, ale to zobaczymy jak wyjdzie, ale tą też powinniśmy wystroić, bo światełek powinno wystarczyć. Zaraz wam pokażę, jakie światełka mam. Takie światełka, jest ich chyba tutaj 5, takie normalne, białe, nic szczególnego, jakieś tam można regulować te migadełka, nie migadełka, nie wiem, zobaczycie jak to wygląda. Także cóż, no biorę pewnie kamerę na statyw i coś działamy. Dobra, dwa drzewka mam już wstępnie przystrojone. Tak to wygląda, na pewno trzeba jeszcze będzie je poprawiać, ale jak na chwilę obecną to zostawimy i chodźmy inne przyozdabiać. Na razie nie chcę tego zapalać z tego względu, żeby wiecie, taki był efekt wow, nie? Że wszystko naraz zapalę i żeby się wszystko ładnie świeciło naraz, nie? I od razu będę, jak się będzie świeciło, będę poprawiał. No i jak wszystko będzie już gotowe, elegancko, to wam porobię fajne ujęcie na koniec filmu i tak to będzie wyglądać. Dobra, teraz wam pokażę jeszcze takie lampki, takie czerwone, takie normalne lampki, które takie starego typu, można powiedzieć, na te właśnie drzewka. Nie wiem co to jest za rodzaj drzewka, już zapomniałem, ale właśnie fajnie to co roku na tym drzewku to dajemy i fajnie to wygląda na tym drzewku, takie czerwone. Takie sople, coś takiego, zaraz wam pokażę. Dobra, już mam te lampki, tak one wyglądają. One są czerwone i one ani nie migają, ani nic, ale one są fajnie wyglądają, zaraz wam pokażę jak to wygląda. Tutaj powieszone, one są może jakieś bardzo długie, ale takie nawet krótkie fajnie oświecają to drzewko. No i dobra, już wszystko miałem przyozdabiane. Na tą choinkę, tak jak mówiłem, poszły dwa łańcuchy lampek. Może jest troszkę za gęsto, ale chyba lepiej nawet gęściej niż rzadziej, bo bardziej się świeci, ładnie wygląda, no ale zobaczymy, zaraz wam pokażę jaki jeszcze plan wymyśliliśmy. Tutaj zobaczcie jak jest kabel fajnie poprowadzony, żeby nie przeszkadzało. Tu dziura w ścianie kiedyś była zrobiona i ładnie idzie do garażu. Tam w garażu tylko jest przełącznik prawo-lewo, tam się będzie włączać, tu idzie kabel, tu idzie i tutaj do tego pierwszego drzewka, gdy będzie trójnik, tu będzie szedł do drugiego. Pokażę wam coś, co jest zaletą na pewno tych lampek, czyli patrzcie, tu mamy pierwsze lampki, tu drugie i jest fajne to, że można te lampki łączyć ze sobą. Zaraz wam pokażę, odczepię to. O, widzicie?
Tu jest końcówka pierwszych lampek, tu jest początek drugich lampek i się ładnie, fajnie łączy to. I nic nie trzeba, żadnego przedłużacza, ani dodatkowego. To się tak łączy, ale jest. I tu jest też ten panel sterowania. Tu są jakieś te tryby. Potem wam wszystko pokażę. Będzie to, trzeba będzie to pozabezpieczać wszystko przed wodą. No i będzie dobrze. Wszystko jest podłączane. Już wam nie nagrywałem, jak to podłączałem, bo trochę było komplikacji, ale sobie poradziłem. Musiałem jeszcze jeden przedłużacz znaleźć. No i cóż, idziemy teraz odpalać. Kurczę, jeszcze nie odpalałem. Zobaczymy, czy się będzie wszystko świeciło, czy nie. No i dobra, odpalamy. Zobaczymy, co się stanie. Uwaga. Dobra, już działają. Zobaczymy, czy wszystkie świecą. Uwaga. No i gitara. No. I wszystko, jak widzicie, ładnie działa. Oprócz drugiej połowy tej choinki. Tutaj, jak widzicie, są jeszcze drugie lampki, ale kurczę, one nie działają. Zaraz wam poświecę. O, tu są lampki, one nie świecą, a te świecą. Także coś tutaj. Dobra, moi drodzy, witajcie w kolejnym dniu. Poprzedniego dnia już nic nie nagrywałem, bo mi bateria padła. Zresztą nie wiem, czy to się nagrało, czy nie, ale chyba się nagrało, więc widzieliście, że tutaj tutaj te dwie tu je działają i te dwie czerwone lampki. Ale tutaj na choince, zaraz wam pokażę. O, tutaj na choince tylko połowa działała. Tutaj, jak widzicie, już było coś majstrowane przeze mnie, wczoraj tego nie było. Dzisiaj lutowałem kabelki jak przez jakieś 2 godziny. Tyle mi zeszło, bo one są takie drobne, te kabelki, normalnie tam takie trzy cieniutkie, dosłownie takie trzy cieniutkie, malutkie druciki wystają z tych z tego kabelka i to właśnie trzeba polutować, takie malutkie te, nie? Więc tutaj trzeba było to wszystko precyzyjnie polutować. No już patrzyłem i wszystko ładnie działa, ale wam jeszcze raz pokażę. Zgasimy światło, żeby był lepszy efekt. I zaraz sprawdzimy. Uwaga, czekajcie, bo tu ciemno, nic nie widać. Cyk. Uwaga. Wszystko działa, zobaczcie. Tu czerwone. Czerwone. Tu elegancko na tym koło chodników. Tutaj trzeba, no oczywiście tutaj jest to, ten panel sterowania cały. Zaraz wam pokażę, gdzie to jest. Kurczę, o tu. A, tu akurat guzika nie ma, ale to nic się nie dzieje, bo tam śrubokrętem można to pykać, ale tu jest, o. No i patrzcie, jak się zmienia, czekajcie. Wyłączę, o. Tu przyciskam i się tryby zmieniają, nie? Teraz się świeci, tu jakoś miga inaczej. Takie różne tryby są. No, także tak to wygląda. Tak to wygląda tutaj, o, cała choinka świeci, wczoraj tylko do połowy świeciła, a teraz wszystko ładnie zrobione, polutowane i fajnie to sobie mryga. Dobra, także cóż, co mam tu jeszcze do roboty? Mam do roboty pozabezpieczanie tych wszystkich, o tu, o, tych wszystkich łączeń, tu, tu, myślałem, żeby to zrobić najlepiej, no, workami na śmieci, nie? Zawinąć taśmą, owinąć i tam się już woda nie dostanie, nie? Tu tak samo. Tu. No, jak tak owinę, to będzie dobrze. Także cóż, biorę się do roboty, ale widzę, że tutaj jeszcze nie działa tak dobrze, bo... O, tutaj na dole nie ma. Tu bym musiał też przestawić na dół, ale to już poza filmem sobie porobię. Jeszcze chwilę mi zejdzie i porobię, tak jak mówiłem na początku filmu, fajne takie ujęcie i na koniec filmu wam stawię, jak to fajnie wygląda. Także cóż, biorę się do roboty. Może wam coś nagram, może nie, zobaczymy. No i dobra, moi drodzy, tak to ostatecznie wygląda.
wszystko ładnie działa, świeci, miga. Wszystko pozabezpieczane jest przed wodą. To jak widzicie, tu wszystko ładnie jest zrobione, żeby woda się nie dostała, żeby zwarcia nie było ani nic. To wszystko pozabezpieczane jest, żeby nie było lipy. O, proszę. Wszystko. Tak jak mówiłem, dziś taki odcinek trochę niezwiązany z tematyką kanału, no ale cóż, coś trzeba nagrywać, żeby się pojawiało na tym kanale. No i cóż, dzięki za oglądanie, do zobaczenia, na razie, cześć.